przywołali pamięć o bohaterach, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Na Krzepickim Rynku obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczął uroczysty apel pamięci. Poświęcony bohaterom i wydarzeniom z września 1939 roku. W apelu pamięci uczestniczyła kompania honorowa 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia z Sieradza oraz orkiestra reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zaproszeni goście, mieszkańcy Krzepic, grupy rekonstrukcyjne. Dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej została oddana salwa honorowa. Pierwszego września 1939 roku wraz z atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczął się tragiczny okres w dziejach ludzkości. Atak pod Krzepicami zajmuje ważne miejsce w historii regionu. Pierwsze uderzenia poszły na Krzepice. Krzepice były jak gdyby, no jeszcze się nie wybudziły, bo to była godzina 5 rano, spadły bomby. No było to bardzo, 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 bardzo ciężkie chwile. 120 osób zginęło w Krzepicach i proszę Państwa, to było takie zaskoczenie. Nikt się nie spodziewał, że to będzie 1 września i jak gdyby to pierwsze uderzenie, przejście, tu była pierwsza potyczka, stąd właśnie to większe takie zdeterminowanie agresora, żeby atakować. Krzepice na tym ucierpiały, bardzo ucierpiały. Niemcy nie oszczędzali nikogo, a szczególnie ludności cywilnej. To jest tragiczne chwile, tragiczna historia, która dopadła nie tylko Krzepice, ale cały nasz kraj. Przy tablicy znajdującej się na Krzepickim Rynku oddano hołd poległym, dla których ojczyzna do ostatnich chwil życia pozostała najwyższym dobrem. Uroczystości te były bardzo ważne dla mieszkańców Krzepic. Właśnie ta wojna według nas i opowiadań naszych przodków to właśnie się tutaj zaczęła. No ale przyjęliśmy, że w Wiluniu, prawda? No ale tak każdy mówi, że w Krzepicach się zaczęła. To jest bardzo ważne dla nas, no i dla naszych dzieci, żeby im pokazać, że czcimy pamięć pomordowanych w czasie II wojny światowej i obchody rocznicy. W tym roku szczególnie uroczyście. Jest to bardzo piękne i wzruszające. Uważam, że było to obowiązkiem każdego Polaka, każdego obywatela naszego pięknego kraju. Tamte lata, przeżycia naszych rodziców, jeszcze wtedy żyjących dziadków, zawsze skupiały się wokół tej rocznicy i to było najczęstszym opowiadaniem. Mamy oczywiście jako dzieci z wielkim zainteresowaniem i zaciekawieniem słuchaliśmy wspomnień, przeżyć. Te wydarzenia powinny być przestrogą dla obecnych pokoleń, przyszłych pokoleń, by się to nigdy więcej nie powtórzyło. W kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła została odprawiona uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Następnie miał miejsce patriotyczny przemarsz ulicami Krzepic na cmentarz parafialny. Dzięki obecności grupy rekonstrukcyjnej 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich z Krakowa oraz przedstawicieli Muzeum Dywizjonu 303 można było także przybliżyć historię. To, co wtedy w tym czasie się działo, prawda? Jak wyglądał polski żołnierz, jak wyglądał Ułan po prostu. No i tak samo tworzymy rekonstrukcję bitwy, żeby mniej więcej dać wyobrażenie, w jaki sposób Ułani walczyli. Normalnie w koń służył jako środek transportu i kawaleria walczyła tak jak piechota, zwłaszcza w obronie, prawda? Podczas dzisiejszych uroczystości upamiętniających zaprezentowaliśmy nasz samochód Willys i model tutaj żołnierza Armii Amerykańskiej. Sobą prezentujemy jak zwykle polskich naszych żołnierzy. Mam nadzieję, że młodsze pokolenie również będzie mogło dzięki nam zobaczyć, jak to wszystko się odbywało. Poczuć tą dumę, którą my czujemy właśnie wspominając naszych pilotów. Dodatkowo można było zobaczyć wystawę przygotowaną przez Krzepickie Koło Kolekcjonerów oraz Koło Przyjaciół i Sympatyków Krzepic Bieszcza, na której znajdowały się eksponaty z okresu dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej. Mieszkańcy tego dnia udowodnili, że pamięć o wydarzeniach sprzed 80 lat jest w Krzepicach wciąż żywa.